Jakub Sierakowski, witam Państwa. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Michał Paździoch, współorganizator biegu Rage Run. Witam serdecznie. Witam. Wiemy, że to nie jest pierwsza edycja, tylko już czwarta, więc tak. Prosiłbym Ciebie na wstępie o przybliżenie tej historii. Jak to się stało, że w ogóle wpadliście na ten pomysł? Czy to była jakaś impreza, czy może... No, dobrze kombinujesz. Tak, podejrzewam. Także, no, znaczy to wyglądało tak, że jeździliśmy trochę na biegi ze szwagrem, z Rafałem. No i jeździliśmy w sumie na drugi koniec Polski, żeby tam sobie pobiegać. 10 km biegania. A gdzie konkretnie? Wtedy byliśmy bodajże chyba na Silesii, gdzieś tam na Śląsku. Mhm. No i mówimy, kurczę, no tyle kilometrów jechać, żeby pobiec sobie, nie, tak naprawdę. No i mówimy, a to zrobimy u siebie. No i tak, wiesz, gadka, poszło. No później się spotkaliśmy już tak wieczorem przy herbacie. Oczywiście. I tak mówimy, a dobra, to robimy. No i tak się to zaczęło praktycznie. No zaczęła się akcja od wymyślenia loga, nazwy, znalezienia jakiejś takiej nuty przewodniej. No i później wiadomo, no... prośba o udostępnienie tutaj do wójta miejsca na imprezę. Ja od razu zaproponowałem to miejsce, bo ja się tu wychowałem, także znam te tereny i wiem, że do biegania są dobre. I tak to powstało tak naprawdę. No. I później już walczyliśmy z tym, żeby z tymi grupami biegowymi współpracować. Jeździliśmy na eventy różne, popatrzeć jak to wygląda. W całej Polsce? Znaczy tu wtedy się skoncentrowaliśmy bardziej tu w okolicy tak naprawdę, bo już nie było sensu. No i pierwsza edycja wyszła nam bardzo fajnie i tak sobie powiedzieliśmy na początku, że a jeden bieg sobie zrobimy, no jesteśmy przy czwartej edycji aktualnie. A ten pierwszy bieg, gdy pojawił się ten pomysł, gdy zaczęliście działać, to jaki był odbiór początkowy? Ludzie trochę się bali, nie wiedzieli o co chodzi, czy to poszło gładko? Tak, jest coś takiego, że ludzie się boją takich biegów, bo nie zawsze jest błoto, zawsze są góry, jest coś do dźwigania, że u nas jednak ludzie są bardziej przyzwyczajeni do tego, żeby biegać po płaskim terenie. A u nas jednak to tak nie jest i ludzie dlatego się boją występować w takich, czy brać udział w takich biegach. Ja zawsze przekonuję, że tu nie trzeba czasu zrobić, tylko wystarczy dobrze się bawić. Mamy dużo przeszkód fajnych, które jeżeli nawet nie dasz rady pokonać, bo ci, nie wiem, nie pozwoli na to twoja sylwetka, czy umiejętności, czy coś tam, to możesz zrobić tak zwane barpisy i spokojnie biegniesz dalej, się bawisz dalej. Także zawsze mówię, że taki bieg jest bardziej zabawą niż wyzwaniem i dużo osób w sumie przekonało się dopiero po naszym evencie, że można spędzić fajnie taki dzień. Z tego względu, że u nas tu jeszcze jest taki jakby festyn w tle, że tu jest ogólnie dużo ludzi, którzy coś tam gotują. Na luzie bardziej takie wszystko. Na luzie. Jest muzyka, jest DJ, jest scena, także wszystko ma taki charakter takiej imprezy może troszkę wiejskiej, ale naprawdę z takim biegiem, który no, może się pochwalić na arenie polskiej, że jest no, bardzo dobrze przygotowany tak naprawdę. Impreza wiejska, ale dużo ludzi. Już zdradziłeś, że jeszcze trwają zapisy, jest tak, już 500 osób, a na początku ile to było? Jak to się rozwinęło na przestrzeni tych lat? No, na początku to mieliśmy bodajże około tam 250 osób, to była chyba pierwsza edycja. No później było zawsze około 500-600 osób, nie? Także zawsze tak było. Z całej Polski? Z całej Polski oczywiście. No naprawdę, no nas przyjeżdżają ludzie, wiesz, dzień wcześniej nawet, żeby przygotować się przed takim biegiem, bo naprawdę są fanatycy, którzy takie biegi no, uwielbiają po prostu. I starają się zrobić to jak najlepiej, oni się przygotowują cały rok i przyjeżdżają tu również z całymi rodzinami, bo u nas jest jedyny bieg chyba w Polsce, nawet może powiem tak mocno, że można całą trasę przejść praktycznie jako widz i dopingować ciągle swoich tam mężów, żony. I to jest bezpieczne, nie ma i to jest bezpieczne, to nic nie koliduje ze sobą, także to jest fajne, bo możesz całą trasę praktycznie przejść jak idzie rage i można kibicować swoim. Właśnie poruszyłeś temat ludzi, którzy przejeżdżają, że oni to kochają i chciałem właśnie zapytać o tych uczestników, co siedzi im w głowie, że to kochają, bo no chyba tacy powiedzmy w cudzysłowie zwykli ludzie, którzy zobaczyliby te przeszkody, pewnie dostaliby zawału, a oni no troszkę kręci. Tak jest, tak, to jest dla każdego wyzwaniem chyba coś takiego. Nasz bieg też się charakteryzuje tym, że mamy to też... Nie tylko ja powiedziałem, ale są różne portale takie biegowe i tak dalej, które zawsze podkreślają, że w Łąkie na Rage'u są najlepsze bagna w Polsce. I uwierzcie mi, że mamy takie bagna, że faktycznie no, można ich się trochę przerazić, bo są takie jak z mrocznych filmów. Wciągają? No, czy... Wciągają oczywiście. Tylko ale da się wyjść. No są liny asekuracyjne, nie? Bo no, nie ma takiej opcji, żeby takie liny nie podać, bo są miejsca, gdzie masz po kolana, są miejsca, gdzie masz po szyję. Nie? Także
No jest szeroko, ale jest bezpiecznie, bo jest tam największa ilość wolontariuszy, strażaków, którzy stoją z brzegu z linami, że no jakby nie było czwartej edycji, jeszcze nikt się nie utopił. Czyli jest dobrze. Tak dalej będzie. No. Jeszcze kontynuując wątek tych ludzi, to jest dla nich przede wszystkim, znaczy mówiłeś, dobra zabawa i tak dalej, ale też takie wyzwanie, sprawdzenie siebie? Tak, dokładnie. Pokonanie swoich słabości i sprawdzenie swojej jakby fizycznej sprawności, która tak naprawdę no, nie każdemu pozwoli pokonać wszystkie przeszkody. A jeżeli ktoś przybiegnie, pokona wszystkie przeszkody, no to wiadomo, że jest zadowolony z tego. Bo nakręcony na cały rok. I nakręcony jest po prostu, żeby znowu dalej biec, znowu jechać na inny event, wypróbować inny bieg, porównać. No i u nas jednak jesteśmy może na takim poziomie już, że ludzie wracają. Czyli jak wracają, czyli my możemy tam śmiało powiedzieć, że są zadowoleni z takiej trasy. Jak rozmawiasz z uczestnikami, to ile oni czasu się przygotowują na to, żeby przejść wszystkie przeszkody i żeby przeżyć? Wiesz co, to jest różnie. No niektórzy ćwiczą cały rok, niektórzy sobie wymyślą, że zaczynają od wiosny i lecą praktycznie cały sezon biegowy, chociaż teraz już jakbyś chciał biegać co tydzień w biegach survivalowych, to możesz, bo tych imprez jest tyle, że no braknie ci tak naprawdę tygodni w roku. U nas też już w okolicy coraz bardziej są te biegi dostępne, bo wcześniej to wiadomo, był taki Ramagedon, który on tam przebijał wszystko. Teraz dużo, dużo ekip się wybija i sami coś robią i to jest fajne, bo to zaczyna być coraz bardziej dostępne po prostu takiego zwykłego człowieka, gdzie ma to pod nosem, nie musi jechać 500 km, przejedzie się 20-30 km i biegnie. Też chciałbym cię zapytać teraz o kwestię tych przeszkód. Powiedz, co przygotowaliście w tym roku na uczestników, czego mogą się bać? No, w tym roku my zawsze bazujemy na przeszkodach, które same robimy i tak naprawdę to jest inwencja twórcza, tylko i wyłącznie nasza. Jak wchodzimy w las, tydzień wcześniej już wchodzimy w ten las i budujemy te przeszkody. Szukacie inspiracji, nie wiem, w podręcznikach do średniowiecza, jak tam torturowali ludzi, coś takiego? Czy... No nie, niestety tak nie możemy, bo jednak ludzie chcą bezpiecznie się czuć troszeczkę chociaż. Mhm. Na pewno staramy się przeszkody robić bezpieczne, ale też takie, które są wymagające i tak naprawdę wykorzystujemy wiele zróżnicowanego terenu, dzięki któremu możemy tam zaskoczyć zawodników tak, że na innych biegach nie spotkają się z tym, co my mamy do zaproponowania. W tym roku trasa to ile kilometrów, ile tych przeszkód dokładnie? W tym roku 9 kilometrów, około 30 przeszkód. No, dodatkową atrakcją na pewno będzie ludzka proca, która jest dla uczestników oczywiście tam bezpłatnie z ograniczoną liczbą chyba tam wystrzału, bo tam jest około 100. W zeszłym roku człowieka, mieliśmy... tak się wystrzeliło? Tak, z człowieka się wystrzeliwuje jak z procy, tylko że nie wpada do jeziora, tylko wraca z powrotem. Tak, wraca z powrotem. W zeszłym roku mieliśmy bungee i super to było. Też na takiej samej zasadzie. W tym roku jeszcze mamy coś takiego zrobionego. Będzie taka ścianka wspinaczkowa. To już będzie dla wszystkich uczestników i dla wszystkich gapiów i dla wszystkich rodzin, dla wszystkich dzieciaków. Będzie 6-metrowa ścianka, po której można się wspinać i spróbować swoich umiejętności. I też, to oczywiście bezpłatnie. Też to dodajmy, kiedy dokładnie w tym roku się odbędzie? 14 lipiec. Kwestia zapisów? Jeszcze można? Jeszcze można, już powoli się kończą tam te miejsca, ale jeszcze można, zawsze można do mnie uderzyć, jeżeli ma się jakąś grupkę większą, bo wiadomo o co chodzi. Także zapraszam wszystkich. Pamiętasz jakieś najbardziej ciekawe, nietypowe historie, jakie się zdarzyły w trakcie biegu przez te ostatnie lata? No wiesz co, ciekawą historią było, jak mój kolega całą trasę przebiegł na boso. Także specjalnie to było ciekawe. Nie, specjalnie, wiesz co, tylko że to było już tak jakby dla biegów, dla organizatorów, bo zawsze po biegu głównym jest fala dla organizatorów i wszyscy tam biegną razem. No i on tą trasę zrobił na boso. To powiem ci, było fajne, bo ja sobie nie wyobrażam tego. Było to zbierać z tych stóp jego? No, potem? Mówił, że tak, ale wiesz, jak było, to nie wiesz. No. A tak poza tym, wiesz co, no... najważniejsze jest to, że nikomu się tak naprawdę nic takiego poważnego nie stało, bo jednak bezpieczeństwo to jest najważniejsze w takich biegach, odpukać i mamy dalej, mamy chęć i tak dalej, że tak dalej będzie po prostu. Mówisz, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, to bez wątpienia i właśnie może powiedzmy, o czym powinni uczestnicy pamiętać przed biegiem, żeby nie przeszarżować i żeby dobiec cało. No na pewno troszkę się nawodnić, rozgrzać się jak najbardziej przed my mamy zawsze przed imprezą, przed każdą falą rozgrzewkę, także trzeba się dobrze rozciągnąć, bo były sytuacje, że ludzie, którzy weszli tak
tak zwanego partyzanta, to weszli na trasę, przebiegli 500 metrów i skręcili kostkę. No nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby się bawić i żeby bezpiecznie tą trasę przeżyć. To jest czwarta edycja. Mhm. Czy ten Rage Run jest już na tyle zakorzeniony w kalendarzu imprez, że będziecie kontynuować kolejne trasy? Macie na to siły, pomysły? No myślę, że tak. Troszkę się pozmieniało w tym roku, bo jednak Rafał, mój szwagier, musiał odpuścić w tym roku, bo zajął się po prostu czymś innym. Większość teraz sytuacji spoczęło na barkach moich i w sumie mojej żony i naszych przyjaciół, znajomych. Nie wiem, powiem ci szczerze, to jest dużo czasu, który jest zagospodarowany tak, że jest z tego satysfakcja. Bo też trzeba podkreślić, wejdzie tak. Słowo, że na tym nie zarabiacie, tak? No tak, i dokładnie, ale no jest to jakaś taka przerwa w naszym życiu, gdzie wtedy nie zarabiamy, ale jest to dla nas taka rozrywka, że chyba możemy się poświęcić. Jeszcze przynajmniej na pewno tą edycję, a w przyszłą zobaczymy. Jeszcze porozmawiamy może ogólnie o kwestii tego typu biegów jak Rage Run. Mówisz, że jest ich coraz więcej. Tak, tak. Powiedz, czy wy się wzorujecie na jakimś biegu, może nie tylko w Polsce, ale gdzieś na świecie, gdzie są takie biegi blisko ideału, jakieś takie inspirujące, coś takiego? No wiesz co, no na samym początku jak jeździliśmy na te biegi, no to było coś takiego, że no pierwszy bieg można by powiedzieć, że no trzeba było skądś zobaczyć, jak to wygląda organizacyjnie i tak dalej, jak do tego podejść, no to był Ramagedon, bo jednak to bieg, który jest słynny na całą Polskę. I tak naprawdę to nas troszkę zainspirowało, ale my tutaj wiele rzeczy zmieniliśmy pod nas, bo my jednak chcieliśmy zrobić to tak bardziej na spokojnie, bardziej dla siebie, bardziej dla znajomych, żeby to nas cieszyło, a nie stresowało. Bo też tereny są wyjątkowe. Tutaj mamy tereny bardzo fajne, bo mamy tutaj jeziora, mamy tu góry, doliny, bagna i mamy też trochę płaskiego terenu, gdzie by jednak te przeszkody trochę poprzestawiać. I to jest fajne, bo powiem wam szczerze, jak po tych biegach jeździliśmy, to się z takimi terenami nie spotkaliśmy, żeby było wszystko w jednym, wiecie, no jest Poznań, jest Malta, no to są takie tereny, które bardzo ładnie wyglądają, no ale tam nie znajdziesz bagna, nie znajdziesz tam miejsca, gdzie są jakieś pokrzywy czy coś takiego, żeby tam przeciągnąć tych zawodników, nie? U nas to jest, u nas jest wszystko i my ze wszystkiego korzystamy. Wyobrażasz sobie zrobienie takiego biegu gdzie indziej, czy to musi być tutaj, nigdzie indziej? Znaczy wiesz co, no tutaj te lasy i to wszystko znam jak własną kieszeń, także ciężko mi by było wbić się gdzieś, gdzie musiałbym zrobić taki bieg i żebym był pewny tego biegu, że on wyjdzie, bo no musisz znać tą trasę po prostu, musisz wiedzieć co, gdzie jest, jak coś się dzieje, musisz być tam na miejscu. To naprawdę trzeba mieć tak rozplanowany ten event, żeby wszystko zagrało od początku do końca. Znasz ten trasę jak własną kieszeń, jesteś stąd, ale tak. Pewnie przygotowanie takiego biegu też zajmuje trochę czasu, no tak, że jest czasem mało. Wiesz co, no my ogólnie taka organizacja biegu to trwa tak naprawdę cały rok, bo to jest zawsze walka z Facebookiem, z różnymi grafikami i tak dalej. Czyli w ogóle nie odpoczywacie po edycji, tylko już pracujecie na kolejne. No jest, zawsze jest tak, że po rejdzie mówimy ostatnia edycja. Ale później, wiecie, no to już przychodzi ta zima, gdzie jest trochę spokojniej. Przychodzi ten styczeń, luty i teraz jest podjęcie decyzji, czy faktycznie robimy to, czy nie. No i zawsze jest tak, no robimy, kurczę, no przygoda, nie? To jest jednak tydzień czasu później budowania tych przeszkód przed rejdżem. To jest taka fizyczna praca. Po prostu jest pięciu, sześciu znajomych, przyjaciół, którzy razem to ze mną robią. Idziemy w las, budujemy to. Ale taka praca to jest tak prawie cały rok, żeby to wszystko miało ręce i nogi. No to miejmy nadzieję, że będzie miało ręce i nogi jeszcze długo, długo. Michał Paździoch, organizator biegu Rage Run, był moim Państwa gościem. Dzięki wielkie Dzięki. Za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Do zobaczenia.